Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Łukasz Galusek i wspólnie z panią doktor Beatą Nykiel witamy Państwa bardzo serdecznie w Międzynarodowym Centrum Kultury na spotkaniu, które towarzyszy, w jakiś sposób też poszerza tematykę IV Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski. Tej edycji, która zatytułowana jest Spotkania Kultur. Ale bardzo cieszymy się, że od samego początku, od pierwszego kongresu Międzynarodowe Centrum Kultury jest partnerem tego wspaniałego przedsięwzięcia i że mamy okazję w jakiś sposób poszerzać Państwa debaty, dlatego że w tych naszych propozycjach staramy się wychodzić odrobinę poza wąsko rozumianą historię, chociaż różnorodność tego, czym Państwo się zajmują, przeczy temu, co mówię. Niemniej jednak poszerzamy również o aspekty sztuki, aspekty historii sztuki, historii kultury, historii literatury. I tak też pomyślany jest ten nasz dzisiejszy panel zatytułowany Odmieńcy i maski. Co się pod tym kryje, o tym opowie za chwilę w swoim wprowadzeniu pani doktor Beata Nykiel, a ja mam przede wszystkim niewątpliwą przyjemność przedstawienia wspaniałych gości, którzy zechcieli przyjąć zaproszenie do tej naszej rozmowy, dziękując za to, że są Państwo z nami. Cieszę się, że właśnie w takim składzie będziemy mogli rozmawiać o różnych rolach, w jakie mieszkańcy Europy Środkowej wchodzą albo są wtłaczani. Pozwolą Państwo, że przedstawię gości w porządku alfabetycznym, dlatego zaczynam od pana profesora Hieronima Grali, historyka i dyplomaty, wykładowcy Wydziału Artes Liberales na Uniwersytecie Warszawskim, badacza historii Rusi i Rosji, a także dziejów petersburskiej Polonii. Pan profesor przez wiele lat był głównym redaktorem naszej encyklopedii internetowej Polski Petersburg, tworzonej tutaj w Międzynarodowym Centrum Kultury. Pan profesor jest również członkiem Komitetu Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk. Był profesorem honorowym Moskiewskiej Akademii Ekonomiki i Prawa, zrezygnował w tym roku, oraz Akademii Dziennikarstwa Republiki Kazachstanu, doktorem honoris causa Południowego Uniwersytetu Federalnego, również z, myślę, wiadomych względów pan profesor z tej funkcji, z tego tytułu zrezygnował. W latach 2000-2009 był dyrektorem Instytutów Polskich w Petersburgu i w Moskwie. Przyjechał do nas z Warszawy również pan profesor Maciej Janowski, dyrektor Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, kierownik pracowni dziejów inteligencji w tymże instytucie. Nie wymienię wszystkich dokonań naukowych pana profesora, ale myślę, że to jedno wszystkim nam od razu staje przed oczami, czyli Dzieje Inteligencji Polskiej do roku 1918. Wspaniałe trzytomowe opracowanie wspólnie z profesorami Jerzym Jedlickim i Magdaleną Micińską. Ale pan profesor Janowski jest również wyjątkowym znawcą przestrzeni Europy Środkowej, historii środkowoeuropejskiej, zwłaszcza XIX-XX wieku. Cieszę się, że zaproszenie przyjęła pani profesor Katarzyna Kotyńska, ukrainistka, wykładowczyni Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, wybitna tłumaczka literatury ukraińskiej i białoruskiej, co potwierdzają liczne nagrody, między innymi nagroda Angelus, literacka nagroda Europy Środkowej, którą pani profesor uzyskała za tłumaczenie Oksany Zabuszko, Muzeum Porzuconych Sekretów. My bardzo cieszymy się, że w naszej serii Biblioteka Europy Środka ukazała się książka pani profesor Katarzyny Kotyńskiej Lwów o odczytywaniu miasta na nowo. I last but not least, gość z Wilna, profesor Mindaugas Kwietkauskas, wykładowca, pracownik naukowy Uniwersytetu Wileńskiego, badacz wielojęzycznej historii i literatury Litwy,
wybitny znawca kultury i dziedzictwa Litwaków, badacz między innymi twórczości Abrahama Suckewera, uznawanego za jednego z najwybitniejszych dwudziestowiecznych poetów języka jidysz, wybitny miłoszolog, znawca twórczości Czesława Miłosza i całego jego środowiska, tłumacz, a jakby tego wszystkiego było mało, to jeszcze w latach 2019-2020 minister kultury Republiki Litewskiej. Mindaugasie, witam cię bardzo serdecznie również w naszym gronie krakowsko-wileńsko-warszawskim z rozległą panoramą Europy Środkowej. Beato, a ciebie proszę wobec tego o przedstawienie troszeczkę głębiej, jak rozumiemy odmieńców i maski w kontekście Europy Środkowej. Bardzo dziękuję. Przede wszystkim może jeszcze wyjaśnienie takie, że konstruując nasz panel, no nie przypuszczaliśmy, że rzeczywistość, w której będzie się odbywał kongres, będzie taka, a nie inna, stąd pozwolimy sobie troszeczkę na pewnie zmodyfikowanie w toku naszej rozmowy tego, co początkowo zakładaliśmy. A jeśli mogę, to kilka słów wprowadzenia. Żyjemy w czasach kryzysów i jednym z nich wydaje się być kryzys narracji. Miejsce ukształtowanych w oświeceniu, postrzegających naukę jako klucz do rozwiązania problemu świata, wielkich narracji historycznych, w wieku XX przejęły mikronarracje. Od kilku dekad rośnie również w siłę promująca użytkowanie historii w przestrzeni publicznej, tak zwana public history, redefiniująca zagadnienia rozumienia historii, tworzenia dyskursu historycznego oraz funkcjonowania pamięci zbiorowej. Kwitnie odmiennie pojmowana przez różne grupy historia afirmatywna, która w dyskursie naukowym uobecnia się między innymi w historii wykluczonych, a w warstwie polityk historycznych sprowadza się bardzo często do mitologizowania własnej przeszłości. Maska zakłada swojego rodzaju podwójność egzystencji. Ma ukryć czyjąś tożsamość przed jednymi, zachowując ją dla drugich. W tym sensie maskować mogą się zarówno jednostki, jak i wspólnoty, w tym narody. Zrzucić maskę znaczy pokazać się takim, jakim się naprawdę jest, pokazać swoje prawdziwe oblicze. W literaturze funkcjonuje pojęcie maski historycznej, czyli zabiegu polegającego na umieszczeniu akcji fabuły utworów w przeszłości historycznej po to, żeby za jej pomocą przekazać odwołania do czasów współczesnych czy aktualnych wydarzeń. Obecnie w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę, gdy myślimy o maskach, pojawiają się też siłą rzeczy asocjacje wojskowe. Maskowanie jako rodzaj zabezpieczenia obejmujący ogół działań zmierzających do wyprowadzenia przeciwnika w błąd lub ukrycia własnych sił. I w tym ujęciu efekt maskowania osiąga się poprzez ukrywanie, pozorowanie, działania demonstracyjne czy dezinformacje. W kontekście powyższych uwag powstaje pytanie, jak w tych naszych trudnych czasach tworzyć narrację o mieszkańcach Europy Środkowej czy Środkowo-Wschodniej, ukrytych w tytule naszego panelu pod hasłem odmieńców i masek. Obecny tu na sali profesor Purchla napisał, cytuję, Europa Środkowa to świadomy wybór, kwestia naszego światopoglądu, ale i wspólnota doświadczeń naszych własnych i naszych sąsiadów. To ta część starego kontynentu, gdzie granice polityczne zmieniały się znacznie szybciej niż granice kulturowe. Pomimo wspólnotowego doświadczenia, historia i literatura tej części świata konstruowane są od wieku XIX niemal wyłącznie z perspektywy narodowej. Jak więc połączyć to, co uniwersalne, z tym, co lokalne i alternatywne? Jak opisać i interpretować kulturowe wybory mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej dziś, w tych realiach, w jakich się znajdujemy? Pozwolicie Państwo, że tą naszą rozmowę spróbuję ukierunkować od szczegółu do ogółu. I na początek chciałabym Państwa, naszych gości, zapytać, jak z perspektywy własnych doświadczeń badawczych postrzegacie Państwo biografie niekonwencjonalne, nie mieszczące się w narodowym szablonie, które są tak częste w tej części Europy. I kto jest w tej sytuacji odmieńcem, a kto przywdziewa maskę?
I czy na przykład biorąc pod uwagę wielość negatywnych konotacji, synonimów, jakie przydaje się definicji odmieńca, czy w przypadku Europy Środka nie powinniśmy go definiować jako nadwrażliwca lepiej wiedzącego? Jeśli mogę, nie wiem, kto z Państwa pierwszy by chciał zabrać głos? Tak jak... Panie profesorze. Jak w szkole, to pierwszy w dzienniku jest pan profesor Hieronim Grala. Prosimy do mikrofonu, ja panie profesorze. Ja co prawda pamiętam z odległych szkolnych lat, że tych największych pytano na ogół pod koniec, bo ryzyko było się najsilniejszym narazić. Ale dobrze. Proszę państwa, to pytanie i sam temat generalny naszego spotkania, naszej debaty jest dla mnie interesujący pod wieloma uzupełniającymi się, jak powiedział, kątami. Po pierwsze, pro domo sua. Ja jestem z Podlasia. Ja jestem z tej wschodniej części kongresówki, gdzie problemy mieszania się obrządków i etnosów są zjawiskiem powszechnym i jak wiadomo jest to kwestia mieszania się czasem obrządków z sobą mocno skonfliktowanych. Jak się ma przy wielkanocnym stole obok siebie nie tylko katolików i prawosławnych, ale jeszcze podlaskich unitów, to jest to pewien istotny problem nie tylko natury historycznej. I rodzi się wtedy pytanie, kto jest kim? Kto przy tym stole założył maskę? Kto jest odmieńcem, a kto jest u siebie i dostanie ataku furii bojowej, jak mu się powie, że jest autochtonem. Ale o tym przypadku będziemy mówić za chwilę. Natomiast myślę sobie, że drugi niesłychanie dla mnie, tu interesujący już jako dla zawodowca aspekt tej dyskusji, to jest coś takiego. No, ja jako historyk epoki wczesno-nowożytnej na stare lata i jako ktoś zajmujący się pierwszą Rzeczypospolitą i jej kontaktami z sąsiadami w Europie Wschodniej, no jestem obywatelem państwa polskiego, takim duchowym obywatelem, sierotą po tej Rzeczypospolitej, z czasów, kiedy ten problem nie mógł stanąć po prostu na porządku dziennym. Wchodzenie w skórę osoby przeżywającej dzisiaj tego rodzaju wstrząsy, dla kogoś, kto się wychował na formule genterutenus nazione lituanus i genterutenus nazione polonus, nie jest proste. Oczywiście my mamy skłonność mitologizowania i sakralizowania tej przeszłości, ale z drugiej strony świadomość, że ów kraj miał kilka równoprawnych języków, tak naprawdę należał do dwóch równoprawnych cywilizacji, tak naprawdę posługiwał się językami literackimi należącymi do dwóch poważnych państw średniowiecznych, bo do Polski i do Rusi, sprawia, no, że znowu przymierzanie do tego kwestii odmieńca i maski jest nieco trudne. A wreszcie i to, co mnie łączy z MCK, a mianowicie zajmowanie się Polakami w Petersburgu, to jest dopiero prolegomena do dyskusji o XIX i XX-wiecznych odmieńcach i maskach. I tu właśnie mamy klucz do tego programu, do tego problemu, o którym mamy mówić. Bo przecież klucz tkwi w czasie związanym z formowaniem się nowoczesnej świadomości historycznej. Nie z otwieraniem się, a z zamykaniem się tak naprawdę społeczeństw i ich wyobrażeń o ich etniczności, także konfesjonalizacji z tym połączonej, niekiedy w niebezpieczną wiązkę i tak dalej. I wtedy rzeczywiście to mamy już o czym rozmawiać,
I wtedy ja jako uczony się odnajduję w tych sporach, bo wcześniej ci wielcy przodkowie mnie do tego nie zmuszali. I tak na koniec zastanawiam się, czy wielki krakowsko, a nawet szerzej galicyjsko-warszawski uczony, jeden z pierwszych, jeżeli nie pierwszy, który tak szeroko wprowadził do obiegu naukowego i tak mocno eksploatował koncept Europy Środkowo-Wschodniej, czyli Oskar Halecki, czy rzeczywiście nie miałby pewnych problemów ze zrozumieniem tej kwestii dzisiaj, bo on przecież był dzieckiem jednak innej epoki, on też był sierotą po pierwszej Rzeczypospolitej i patrzył na to cokolwiek inaczej. Tak czy inaczej, proszę Państwa, ślady tego zjawiska pewnie wszyscy widzieliśmy w dzieciństwie. A teraz, jak słusznie zauważyła pani doktor Nykiel, to już nie są ślady. Teraz na naszych oczach buduje się nowy problem w starej masce, ja bym tak powiedział. I to tytułem wprowadzenia tyle. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Ja też myślę sobie, że niezależnie od samego zinterpretowania odmieńca i maski w kontekście Europy Środkowej, to co jest bardzo ciekawe, to co jest solą tego tematu i dlatego również poszerzyliśmy w tym panelu grono historyków o historyków literatury, czyli o tych, którzy zajmują się ludźmi, są właśnie konkretne biografie. Ja mam takie poczucie, że jeśli w odniesieniu do dziedzictwa w Międzynarodowym Centrum Kultury stworzyliśmy i propagujemy termin dziedzictwa nieprzystającego, a czasem nawet dziedzictwa niechcianego na tę część spuścizny, która nie mieści się właśnie w narracjach, często narracjach historycznych właśnie o rodowodzie XIX-wiecznym, czyli skierowanym na kształtowanie i ugruntowywanie narodu, to ten odmieniec czy maska jest podobnym terminem kogoś nieprzystającego, kogoś, człowieka, biografii, doświadczenia ludzkiego do tych historii. Dlatego też nasza prośba jest o refleksję z Państwa doświadczenia naukowego, z kontaktu właśnie z takimi postaciami, które albo musiały zostać w jakiś sposób okrojone, albo w jakiś sposób są postaciami pogranicznymi, które nie do końca się właśnie w paradygmatach mieszczą. I co Państwo wtedy w takich sytuacjach robią? Czy to oznacza, Kasiu, że... Tak, poczułam się wywołana do odpowiedzi, bo tak naprawdę to, o czym moi szanowni poprzednicy mówili, czyli nieprzystawanie i niepasowanie do XIX-wiecznego narodowego schematu, gdzie mamy mieć jakąś tam jedność języka, kultury, najlepiej jeszcze religii i dopiero wtedy mówimy o wspólnocie narodowej, to jest dla moich okolic badawczych rzecz najbardziej naturalna na świecie. Tam nic do niczego nie pasuje. We Lwowie, którym się najwięcej zajmowałam, wielopiętrowość i wieloskładnikowość pochodzenia zarówno pisarzy, których książki czytam, jak i bohaterów, których ci pisarze powołują do życia, to jest fundament sukcesu tak naprawdę. Jeśli ktoś próbuje okroić tożsamość swojego bohatera właśnie do takiego prostego jak kij XIX-wieczno-narodowego wzorca, to ja bym z dużym prawdopodobieństwem powiedziała, że taką książkę można odstawić na półkę z napisem Patriotyczna Ramota, nie czytać. Przykłady, żeby nie być gołosłownym. Pytanie brzmiało, jak podchodzić warsztatowo do biografii niekonwencjonalnych. No, każda biografia tak naprawdę jest trochę niekonwencjonalna, ale jak podchodzić? Jak Agnieszka Gajewska do biografii Stanisława Lema na przykład w swojej ostatniej książce Wypędzony z Wysokiego Zamku, taki jest zdaje się tytuł, i wcześniej w książce, w której odczytała
w kluczu autobiograficznym, z wielkim wyczuciem i uważnością odczytała prozę Lema. I tak samo jak Tania Malarczuk, ukraińska pisarka, zajmuje się Wiaczesławem Lipińskim, którego niektórzy z Państwa mogą znać jako Wacława Lipińskiego, tego, który wybrał sobie ukraińską tożsamość. To był co prawda XIX wiek, gdzie miejsca na podwójność właśnie nie było, ale dzisiaj, czytając z dzisiejszej perspektywy jego biografię, możemy zobaczyć, jak bolesne, jak uciążliwe są takie ograniczające ramy i jak bardzo ta wielowarstwowa tożsamość pierwszej Rzeczpospolitej, o której mówił profesor Grala, może być pewną podpowiedzią rozwiązania, które jest nam teraz bardzo potrzebne i które ja w moim małym świecie naukowo-literackim tak naprawdę widzę, i tutaj kolejna trzecia książka, najnowsza z tych trzech, Ziemowit Szczerek o Lwowie, no tak, uleciał mi z głowy tytuł. Najnowsza książka wydana dopiero co przez wydawnictwo. Tak, wszyscy wiemy, że o Lwowie. Tak, wszystkim nam uleciał tytuł, ale to, że o Lwowie, jest pewne. Tak. To, co robi Ziemowit Szczerek, nie po raz pierwszy zresztą, to ze swoim fantastycznym, naprawdę podziwiam, słuchem literackim i wyczuciem miejsca i człowieka, z którym się spotyka, z którym rozmawia, pokazuje, jak skomplikowane są te wybory tożsamościowe, jak one się przeplatają i jak to, że ktoś jest na przykład prawosławny, z ojca Rosjanina, prababci Polki i wychowany przez pół młodości na przykład w Niemczech, bo dlaczego nie, dzisiaj deklaruje się jako Ukrainiec. Dlaczego? Bo tak. Jakie mamy prawo podważać tego rodzaju wybory? Jakie mamy prawo podważać wybór Mustafy Dżemilewa, czołowej postaci ukraińskich Tatarów Krymskich, który deklaruje: tak, jestem Tatarem Krymskim, jestem Ukraińcem. To dla mnie, może idealistycznie, może naiwnie, jest jakieś echo, czy też może, nie wiem, wahadełko historyczne się wychyla z powrotem w stronę tego, co już tak naprawdę znamy, tej wielowarstwowej tożsamości, gdzie każdy człowiek ma tożsamość taką lub inną na różne okoliczności. Można być Rusinem w domu, obywatelem Rzeczpospolitej na Sejmie, a mówić w języku jeszcze zupełnie innym. Dziękuję bardzo. Czekam na komentarze. Profesor Maciej Janowski. Macieju. Bacia. Ja chciałem najpierw zrobić... Proszę bliżej może. Nie bliżej. Bliżej. Pracuję, bliżej. Mogę trzymać tak, blisko. Świetnie. Idealnie. On będzie buczał strasznie. Pierwsza rzecz jest chytry unik zrobię i zacznę od tej metafory maski, która tu była wprowadzona. Czy to na pewno jest maska? To znaczy, czy mamy do czynienia z maskami, czy mamy do czynienia z, no właśnie, z wielością tożsamości, czy lojalności? No to jest trochę tak, jak mnie się wydaje, że tutaj może fasada jest lepszym powiedzeniem niż maska, bo tak jak my sobie zawsze wyobrażono po Budapeszcie, jak wędrowałem wiele razy i patrzyłem się na te XIX-wieczne budynki, zawsze sobie myślałem, te fasady z jednej strony ukrywają, bo w środku się dzieją straszne rzeczy, się działy na pewno takie jak w Moralności pani Dulskiej i nie wiadomo co, ale one przecież ujawniają, one w tym samym stopniu zamykają, co pokazują. Pokazują aspiracje tych ludzi, pokazują ich estetyczny
ich estetyczną hierarchię, pokazują ich dużą część ich światopoglądu. Więc właśnie, że to nie są te maski, o których mówimy, to nie są takie maski, to się po prostu zakłada, jak Zorro zakładał, żeby go nikt nie poznał, prawda? Tylko to są jakieś takie inne maski, które w jakiś sposób część tej realnej tożsamości człowieka uwydatniają. Tak mi się czyli jakiś rodzaj filtru. Jakiś rodzaj filtru bardziej niż maski. A teraz i przechodząc jakby do meritum, ja zastanawiałem, czy pani profesor Kotyńska trochę mojego ukochanego XIX wieku nie spostępowała. To znaczy, czy oczywiście istniała w XIX wieku jako normatywna, zwłaszcza pod jego koniec, jako normatywna idea, ta koncepcja jednolitej narodowości. Ale do końca XIX wieku ja nie widzę, żeby... Znaczy, no, na szczęście nie wszyscy byli endekami, jeżeli mogę się tak wyrazić. Znaczy, ona nie wygrała w XIX wieku. Ja bym powiedział, że ona pewnie, tak jak wynika z książki Michała Łuczewskiego o Żmiącej, ona wygrała dopiero w PRL-u, prawda? Kiedy telewizja, szkoła, radio i tak dalej narzuciły ten taki uproszczony obraz tożsamości narodowej dużym masom społeczeństwa. Pewnie bym nie powiedział, że ja niestety inaczej niż profesor Grala, ja nie jestem ani z Podlasia, ani z Galicji, ani z Kresów, ani nawet z Wielkopolski. Ja jestem z bardzo nudnej Warszawy i chociaż, co oznacza, że chociaż jakbym patrzał w historię swojej rodziny, to tam są ludzie i pochodzenia niemieckiego, i żydowskiego, i ormiańskiego, i niemniej tym się różni Warszawa od Kresów, że w Warszawie w zasadzie model asymilacji jest jeden. To znaczy oni nie mają, jeżeli oni chcą wejść jak gdyby w społeczeństwo, w cudzysłowie nowoczesne, to oni nie mają, tak jak nie wiem, na przykład Żydzi w Pradze, prawda, kilku możliwości wyboru asymilacji przed sobą. Oni mają jedno, oni w cudzysłowie w naturalny sposób wszyscy ci ludzie stają się w toku tworzenia nowoczesnych świadomości narodowych Polakami. Więc ja nie mam osobistych takich doświadczeń, właśnie takich, powiedziałbym, wątpliwości czy hybrydalności, ale jako historyk, kiedy patrzę, to mam wrażenie, że ta nieoczywistość tożsamości jest, a może to nie byłoby tak, że to odwieńcem to byłby ten, kto ma taką właśnie całkowicie jednoznaczną i oczywistą tożsamość w XIX wieku. Znaczy nawet, że głośno myślę w tej chwili, nie mam tego, żeby to jest, wydaje mi się, niesłychanie ciekawy temat, który dla mnie nie jest do końca przepracowany, ale te kwestie, czy połączenia języka, wiary, tożsamości, wydaje mi się, że są bardzo wielorakie, nawet w takich terenach właśnie w cudzysłowie monoetnicznych jak Kongresówka, choć zapewne mniej się uwydatniają niż na ziemiach, powiedzmy w Galicji Wschodniej. Czy w ogóle wymagano od człowieka, w sytuacji kryzysowej tak, ale w życiu codziennym, tej jednoznacznej deklaracji, prawda? Ludzie żyli w takiej niedookreśloności i ta nieoczywistość stawała się problemowa właśnie w pewnych momentach. A to, o czym już tu była mowa, że przybiera się kontekstualnie czasem różne, jakby na różnych poziomach różne te tożsamości społeczne, to jest rzecz oczywista i o tym doskonale wiemy. Także zastanawiam się, czy ta odmiencowatość nie jest odwrotność. Nie, to poważnie, wydaje mi się, że w XIX wieku ktoś, kto byłby odmieńcem w sferze seksualnej, miałby o wiele trudniejszą sytuację społeczną niż ktoś, kto właśnie nie miał do końca pełnej jednoznacznej tożsamości narodowej, prawda? To mimo to, że pisał Benedict Anderson w tej książeczce o wyobrażonych społecznościach, tą metaforę, która chyba z Alberta Chamiso, opowiadanie wzięta, człowiek bez cienia, prawda, że w XIX wieku człowiek bez jasnej przynależności narodowej to jest człowiek bez cienia. Ale
No znowu, to może jest prawda dla niektórych regionów, niektórych momentów. Nie jestem pewien, czy to jest prawda dla XIX wieku. Właśnie przekazując głos profesorowi Kwietkauskasowi, myślę, że rysują nam się tutaj też dwie sytuacje, to znaczy realna sytuacja czyjegoś życia w tamtych warunkach politycznych i kulturowych, ale druga sytuacja tego, co historia i historycy z takim życiem później robią. Ktoś może przeżyć nawet życie w XIX wieku w swojej złożoności, a jednocześnie później z perspektywy historii pisanej, zwłaszcza historii narodowej, stanowić kłopot. I tutaj stawiam wielokropek, bo bardzo interesuje nas perspektywa wileńska i twoja własna, Mindaugasie. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. No, ja będę mówił jako literaturoznawca, tłumacz, który ma podstawowe wychowanie lituanistyczne. Czyli byłem wychowany na Uniwersytecie Wileńskim i w szkole oczywiście w bardzo etnocentrycznej tradycji litewskiej. W czasach moich studiów, wczesne lata 90. Autorów tekstów wielojęzycznej literatury, która była tworzona w Litwie, prawie nie było. Z jednym wyjątkiem Adama Mickiewicza, którym oczywiście no, te narodowe narracje wspierają się. I właśnie w tych latach, w ciągu tych, no, powiedziałbym 20 czy 25 lat, ten paradygmat etnocentrycznej narracji, historii literatury i paradygmat lituanistyczny bardzo się zmienił. Kiedyś, 20 lat temu, jeszcze wydawało się na Uniwersytecie Wileńskim, że lituanista, który zajmuje się literaturą jidysz, jest czymś egzotycznym. I z tego miałem się tłumaczyć. Nieraz tego miałem się tłumaczyć. Dlaczego to potrzebne i jak to kojarzy się właśnie z tą narracją etnocentryczną, jak w ogóle to można powiązać. Teraz oczywiście jeszcze dużo pozostaje do zrobienia, ale autory piszący po polsku, pochodzenie z Litwy, czyli te Polacy litewscy, lub autory literatury jidysz. Jak przede wszystkim wspomniany, Miłosz i Suckiewicz, ale nie tylko oni, są już w naszym programie szkolnym, nie tylko uniwersyteckim. To jest program szkolny, w którym tych autorów się czyta. Więc dokonała się zmiana i w tym właśnie też wyjaśnianiu swojej własnej tożsamości i pewnym jej poszerzeniu. Jak teraz myślę, obmyślam swoją własną praktykę jako literaturoznawcy, lituanisty, które nagle zaczął badania nad literaturą wielojęzyczną lub tymi zjawiskami bardzo heterogenicznego pogranicza, to muszę powiedzieć, że mógłbym wymienić chyba kilkanaście osobowości, których mógłbym tak określić jako tych odmienców, o których twórczości pisałem, którą twórczość badałem, tłumaczyłem, lub nawet pisałem popularne biografie dla szkół litewskich. Jak na przykład napisałem taką popularną biografię wybitnego litewskiego politycznego działacza i prawnika Michała Romera. Najwybitniejszy specjalista od Romera Michał Rimantas Miknis, gdzieś tutaj właśnie jest, tutaj u nas w audytorium. Romer był właśnie takim odmiencem.
czyli litewskim Polakiem pochodzenia szlacheckiego, który założył ruch krajowców w Wilnie jeszcze przed I wojną światową, którzy dążyli do odtworzenia pewnej nowej formy federacyjnej w ziemiach byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego. I który potem po wojnie wybrał opcję litewską. Czyli został działaczem społecznym i bardzo wybitnym prawnikiem, założycielem prawa konstytucyjnego w Litwie niepodległej. W tym społeczeństwie też był odmiencem. W bardzo dużej izolacji. Nie podchodził do tych form. Ale również myśląc o innych tych biografiach, no na przykład jak Miloš lub Suckever lub Romer, to są nazwiska bardzo dobrze wiedziane, bardzo, bardzo wybitne. Jest też fenomen zupełnie nieznanych, wytartych biografii i osobowości, zwłaszcza z początku XX wieku. W mojej praktyce to są zazwyczaj ludzie, którzy urodzili się jeszcze w końcu XIX wieku. Czyli byli ludźmi jeszcze tej Belle Époque. W pewnym sensie w ich wizerunku zbiorowym było o wiele więcej tej heterogeniczności, myślenia wolnego i nawet powiedziałbym odwagi cywilnej, niż w pokoleniu międzywojennym, które działało już w bardziej homogenicznym otoczeniu, w homogenicznym kontekście nacjonalistycznym, w kontekście bardziej homogenicznym i ideowo. I właśnie wydobycie z tych ludzi, tych biografii z pogranicza i ich opowieści, refleksje nad ich tekstami wydaje mi się bardzo, bardzo ważne. Mógłbym opowiedzieć różne historie. Nie wiem, czy na to mamy czas. Tego wydobycia z cieniu. Bardzo dużo żydowskich nazwisk oczywiście. Żydowskich działaczy demokratycznych, łączących wspólne tradycje i też bardzo dobrze komunikujących w różnych językach i otoczeniach kulturowych Europy Środkowej. Co, jak sam myślę, co robię, jakie kroki w badaniu i opowiadaniu tych biografii? Po pierwsze, to jest rekonstrukcja pewnych ukrytych dyskursów, bardzo fragmentarycznych dyskursów właśnie tego myślenia, innego myślenia o zbiorowości, czyli innego wizerunku zbiorowego u tych ludzi, który różni się od takich wspólnych i dominujących wizerunków i są naprawdę bardziej skomplikowane i bardziej integralne. Druga rzecz to rekonstrukcja sieci międzyludzkich, sieci współdziałania ludzi tych różnych narodowości, o których też wiemy bardzo mało. W narracjach narodowych współdzielanie tych ludzi, jak na przykład no, wielonarodowej elity wileńskiej. Związki tych ludzi, które są fenomenalne nieraz, przechodzące granice narodowe. Zupełnie zapomniane i znieważane. I trzecia rzecz to oczywiście interpretacja z kontekstów współczesnych. Czyli czytanie znaczeń tych tekstów, tych wyborów, tych postaci z teraźniejszą wiedzą, z możliwością budowania tego dyskursu symbolicznego. I też powiedziałbym z empatią, która też jest no, bardzo, bardzo ważną motywacją pracy, której robię. Dziękuję bardzo. Dziękuję Ci bardzo. Oczywiście nie pogniewalibyśmy się, gdyby Państwo też zechcieli zaproponować jakąś
ilustrację, to znaczy przykład osoby, nazwisko kogoś, kto jest tak niezwykle ciekawy, a właśnie ginął gdzieś pomiędzy, więc jeżeli nasuwa się Państwu taka doskonała ilustracja, to jeszcze bym o nią poprosił. Nie wiem, Mindaugasie, dałbyś taką ilustrację, już nie tylko metody, ale właśnie tego konkretu. No też, mówiąc o tym kontekście, w którym jesteśmy. Po prostu odnalazłem podczas swoich badań. Twórczość pisarza i psychiatry wileńskiego Nikolaja Kraińskiego, który pisał po rosyjsku, był pochodzenia z Charkowa w Ukrainie. Był tam założycielem nowoczesnej psychiatrii humanistycznej, czyli metodów po angielsku no restrict. I w 1904 roku został dyrektorem nowo założonej kliniki psychiatrycznej w Wilnie. Wprowadził tam bardzo nowoczesne metody psychiatrii. Miał też międzynarodowe nagrody. I był wyrzucony z pracy po buncie doktorów, tradycyjnych doktorów tej psychiatrii. I został takim opozycjonistem do władzy miejskiej i rosyjskiej, do władz akademickich. I pisał zupełnie nie pasujące do dyskursu właśnie oficjalnego władzy rosyjskiej studia i traktaty, na przykład o przemocy pedagogicznej w szkołach Cesarstwa Rosyjskiego. Też był pisarzem, dramatopisarzem. Są bardzo ciekawe dramaty napisane przez Kraińskiego właśnie, którzy mają duży wpływ ekspresjonizmu, czyli to jest już taka modernizacja. I mógłbym opowiedzieć dalej. Potem po pierwszej wojny światowej założył studia psychiatryczne w Zagrzebiu. Działa też w Chorwacji. Czyli to jest postać na miarę środkowoeuropejskiej i określenia do takiej postaci jednoznacznej zupełnie nie pasują. Był zupełnie zapomniany. Trzy lata temu wyszło litewski zbiór, tłumaczenie z jego rosyjskich tekstów literackich i tekstów psychologii pisanych w Wilnie. Taką nieścisłą analogią, analogii można go nazwać wileńskim doktorem Freudem. Ale był zupełnie wytarty oczywiście z pamięci jak litewskiej, tak rosyjskiej w Wilnie, jak również myślę w ukraińskiej pamięci też jeszcze nie istnieje. Może wróci. Myślę, że dałeś doskonały przykład profilu środkowoeuropejczyka. Trudno mi wyobrazić sobie doskonalszego środkowoeuropejczyka, a jednocześnie lepszy przepis na to, żeby zniknąć z pola widzenia absolutnie wszystkich. Jeżeli mówimy o środkowoeuropejczykach, to chciałem zapytać o również maski, które nakładane są, nie wiem czy przywdziewane, ale być może nakładane całym zbiorowością. To mogą być narody, to mogą być innego rodzaju zbiorowości, ale wreszcie to może być cała nasza część Europy. My jesteśmy po powtórnej lekturze wynalezienia Europy Wschodniej Larego Wolfa i wydając tę książkę w Międzynarodowym Centrum Kultury po 30 latach, myśleliśmy, że jest to
po prostu pozycja do uzupełnienia na półce. Okazało się, że wcale nie. I że pewne cienie, pewne maski wkładane są na tyle żywotne, że wyjście z tego cienia nie jest takie proste, ale przede wszystkim ta lekcja, myślę, ważna dla środkowoeuropejczyków, że jeżeli sami siebie nie stworzą albo sami nie zawalczą o swój głos i swój wizerunek, to ktoś inny maskę im włoży, ktoś inny ich nazwie. I dlatego w tej drugiej rundzie naszej rozmowy, a śladem tego, co zarysowała Beata, przejścia od szczegółu do ogółu, chciałem poprosić o refleksję właśnie nad taką możliwością, nad możliwością wkładania i zdzierania maski przez większe grupy, przez społeczności, przez zbiorowości, może nawet narody. Czy możemy zacząć od profesora Grali tradycyjnie? Ten sam model. Proszę Państwa, prawdę mówiąc, bardziej mnie interesuje to zdejmowanie, które niejednokrotnie przybiera formę właśnie zdzierania maski. Zdzierania maski, która wgryzła się, wżarła się w skórę tak, że jest traktowana jako własna twarz. Maski, która wcześniej na mnie ciążyła, z którą myśmy przywykli żyć. I tutaj znowu to krakowskie doświadczenie z encyklopedią petersburską. Właśnie dlaczego krakowskie, a nie warszawskie, prawda? I myśmy tu kiedyś z dr Beatą się zastanawiali, jak stworzyć kontrefekt zbiorowy twórcy polskiej armii i twórcy polskiej floty w Polonia Restituta. No więc generał zawsze jest po armii zaborczej do pewnego momentu. Potem legioniści wezmą swoją część, ale legioniści też często też mają w biografiach elementy związane z opresją zaborczą i funkcjonowali tak, a nie inaczej. Kto zdejmuje maskę, a kto się musi wyzbyć części samego siebie? No więc ja posłużę się paroma przykładami tu właśnie z naszych rozważań. Niech mi mój wileński sąsiad wybaczy przypomnienie tutaj Lucjana Żeligowskiego, którego my traktujemy jako arcypolskiego generała, który ze swoim sztabem prowadzi do ataku na Bagnety jako ostatnia rezerwa w bitwie pod Osowem przeciwko łamiącym polski front bojcom Tuchaczewsko. No dobrze, ale to jest człowiek, który się uczy polskiego wtedy na gwałt. Jest synem carskiego oficera rosyjskojęzycznym, żonatym z Rosjanką. Polakiem się staje, Polakiem polskojęzycznym, powiedziałbym tak. Staje się ad hoc. Gdyby został gdzieś tam w głębi Rosji, mógłby robić karierę u Kołczaka, Denikina albo Wrangla i byłby rosyjskim oficerem, prawda? No ale historia zrządziła tak, że stał się symbolem polskiego oporu przeciwko Armii Czerwonej, potem stał się symbolem polskiego zaboru Litwy Środkowej, a potem, kiedy wszystko zaczęło mu ciążyć, nieoczekiwanie dla wszystkich, stał się w Polsce symbolem walki o prawa Białorusinów zagrożonych przez sanację i wtedy stał się Białorusinem z odzysku. Czy to był człowiek o zmiennej osobowości? Nie, on był cały czas tym samym Lucjanem Żeligowskim, zaciągającym w sposób wschodni i tak dalej, i tak dalej. I był nim do śmierci. Na emigracji w Londynie, jego wypowiedzi, jak śledzimy, no przecież to jest właśnie ten człowiek, jeżeli Europy Środkowo-Wschodniej, to trochę takiej, powiedziałbym, wschodnio-wschodnio-środkowej, ale tym niemniej. Proszę Państwa, inny przypadek. Ja tu się powołałem właśnie na biografię także floty. No to są klasyczne przykłady opisywane przez twórcę no, kiedyś kultowej literatury dla młodzieży, Olgierda Borcharda, prawda? Te rozmowy
wychowanków Szkoły Morskiej w Tczewie ze swoimi wykładowcami. Kiedy wykładowca mówi z lekka po rosyjsku do młodych przyszłych kapitanów polskiej floty, no to my cię pierne ciertajem na papieru, na co mu odpowiadają, panie komandorze, po polsku się mówi, narysujemy na papierze. Aha. No, to naciertajem na papieru. Nie nabierzecie mnie. Papierze jest w Rzymie. Słynna wiankowiczowska przecież facecja z przemówieniem na dzień odzyskania niepodległości. Ojczyzna nasza stała wolna. A przedtem to byli rozdziały. Jedną część wzięli Germancy, drugą Austryjcy, a trzecią my. I proszę państwa, i co? Czy to jest Polak, czy to nie jest Polak? Rzucił głową w dół te odmęty walki o niepodległość, czuł się Polakiem, a kim? A jak by go zakwalifikowali koledzy z klubu kibica, co po niektórych ważnych klubów piłkarskich, prawda? Na pewno by uznali go za element obcy. Także ten moment zdejmowania maski i przeglądania się samemu sobie, co pod tą maską jest, nie zawsze wystudiowany. Bo też zwracam uwagę, że czasem jest to gest wystudiowany. Obrońca Helu, admirał Unruk, odmawiający w obozie rozmowy z Niemcami w swojej Muttersprache, czyli w języku niemieckim, bo to jest potomek rodu Unruhe, ale przy łóżku trzymający Goethego w oryginale, w obozie. Prawda? On zdjął maskę w sposób zdecydowany, ale trochę wystudiowany. To był gest, który miał mówić coś całemu otoczeniu i dawać przykład. To jak święci pańscy przez egzempia przemawiali, prawda? To jest gest dla żołnierzy i dla otoczenia. Ale ci żeligoscy, ci komandorowie z Tczewa, każdy z nich odgrywał ten gest przede wszystkim sam dla siebie. I musiał sobie odpowiedzieć, czy jest przekonany, że ta fasada, ta physis jest maską czy twarzą. I to jest dramatyczny rzeczywiście wybór. Myślę, że historia Polski i regionu dwóch ostatnich stuleci jest utkana z milionów takich przypadków właśnie. Dziękuję bardzo. Profesor Maciej Janowski. Kaszu, ja spróbuję odpowiedzieć. Też mam parę uwag jeszcze dotyczących indywidualnych rzeczy, ale świetnie. Spróbuję odpowiedzieć w sprawie tych masek zbiorowych. To jest chyba jednak coś innego. Mm-hmm. Dobra. To jest chyba trochę coś innego i to jest, wchodzimy w kwestię stereotypów, autostereotypów, heterostereotypów. To jest chyba inny trochę problem niż problem tych nakładania modeli, tych modeli tożsamości zmiennych, nakładających się w wypadku jednostki, czy może małej grupy. Jeśli chodzi o Larego Wolfa, ja jestem wielkim wielbicielem tej książki samego Larego Wolfa jako człowieka i jest, więc to, co powiem teraz, to nie jest to samemu Laremu też miałem okazję parę razy powiedzieć. Ja nie do końca kupuję ten obraz w The Invention of Eastern Europe, to znaczy ja jednak jako wychowany przez Jerzego Jedlickiego i Jacka Kochanowicza, którzy byli uczniami Witolda Kuli, to ja wierzę w to, że zacofanie jest nie tylko dyskursywną praktyką narzuconą przez hegemoniczny Zachód, żeby nas pognębić, tylko że jest mierzalną rzeczywistością i że elementy, to jak się o nim mówi, to jest inna sprawa, a to, że elementy tego zacofania środkowo-wschodnioeuropejskiego były i że tworzą one pewien systemowy obraz, który można analizować, to mi się wydaje, że tego Larry Wolf nie do końca w tej książce
docenia, a gdyby on tu był, to by nam wytłumaczył, dlaczego ja się mylę, ale w każdym razie tutaj nie wiem, czy to, to jest bardzo pochlebny ten obraz, który przedstawia, ale nie wiem, czy on jest, czy to jest maska tylko ta właśnie tej elementy stereotypu tam są. Powiedziałbym tak, w książce Larego Wolfa jest bardzo ładnie jest pokazane, jak stereotypy się tworzą zachodnie, które są wymyślone oczywiście i fałszywe, niemniej są na bazie pewnych strukturalnych różnic, które są, powiedziałbym, obiektywne, a nie wymyślone i fałszywe. Tak mi się zdaje. Nawet mówiąc, jeden przykład mogę dać właśnie nie z Inventing Eastern Europe, tylko z Idei Galicji, który mi się strasznie podobał, właśnie takiego całkowicie wymyślonego stereotypu, jak chyba Mahler miał we Lwowie koncert i reporter Neue Freie Presse jechał do Lwowa, i żeby sprawozdawać ten koncert. No i napisał, że pociąg jedzie przez kraj płaski, monotonny. Znaczy, różne rzeczy o Galicji można powiedzieć, ale to pomyślałem, chyba że na linii kolejowej Kraków-Lwów miał akurat miejsce w przedziale po lewej stronie, jak jechał. miał kuszetkę. To jest bardzo ładny przykład, jak stereotyp tego wschodu właśnie, tej białej karty płaskiej, równej, zupełnie jest w stanie, jak powiedzieć, no, pobić realną, geomorfologiczną rzeczywistość. Więc to jakby jest w odniesieniu do odpowiedzi na twoje pytanie. Natomiast jeszcze co do tych kwestii indywidualnych i chciałbym trochę, tutaj była mowa o Michale Romerze i o krajowcach i oczywiście krajowcy są, i to już to widać z dzienników Romera, i są mniejszością w społeczeństwie historycznej Litwy, powiedzmy sobie, w sytuacji mocnego tworzenia się tożsamości narodowych. Ale patrząc z innej perspektywy, krajowość jest fenomenem międzynarodowym, prawda? To nie jest tak, że był jeden Michał Romer, który miał takie dziwne podejście, tylko właśnie od Mickiewicza. Tutaj jedną historyjkę znowu się mogę przytoczyć. Ja kiedyś słuchałem wykładu pani profesor Aliny Witkowskiej. No pewnie trudno wie o lepszą specjalistkę romantyzmu. Od Mickiewicza, prawda? I ona powiedziała coś takiego, co mnie zafascynowała. No znana jest historia, jak to Mickiewicz nie zdążył do powstania warszawskiego. Przepraszam. Warszawskiego nie zdążył z innych przyczyn, ale nie zdążył do powstania, ale właśnie, że nie zdążył do powstania listopadowego i różne teorie są tam osobiste, miłosne i tak dalej. Ona powiedziała, że jej zdaniem, chronologicznie patrząc, kiedy on dojechał do Poznania, skończyło się powstanie w Wilnie. W momencie, w którym skończyło się powstanie w Wilnie, Mickiewicz stracił właśnie dla warszawskiego powstania listopadowego jakiekolwiek zainteresowanie. I nie wiem, ona powiedziała, że to jest jej kombinacja. Ona nie ma tekstu Mickiewicza, którym by on to napisał, ale że jej się to wydaje bardzo prawdopodobnym wyjaśnieniem. Więc jest to krajowość bardzo, bardzo, bardzo widoczna. No i oczywiście mamy bardzo wcześniej, o dwa pokolenia wcześniej, mamy czeski Landespatriotismus, który jest bardzo mocnym ruchem politycznym w okolicach 1848 roku. I szkic socjologiczno-historyczny porównujący te dwa ruchy krajowe mi się marzy od dawna, a być może i transylwanizm międzywojenny w Siedmiogrodzie by do tego doszedł. Także znowu mówię, że on jest mniejszością w swojej grupie wąskiej, ale patrząc z szerszej perspektywy, on jest częścią pewnego fenomenu tożsamościowego, który wcale nie jest taki wyjątkowy. I nie wiem, Platona Kosteckiego może byśmy do tego dołączyli, nie wiem. Niski spokojnie też można dopisać. Także. I jeszcze jedna rzecz, troszeczkę może odchodząc od tej środkowej Europy, znaczy od środkowoeuropejskości jako idei, ta odrębność, ta odmienność się pojawia w ludzi również jakby
na innym poziomie niż tylko kwestie tej tożsamości, powiedzmy sobie, narodowej, szeroko pojętej, prawda? Mam wrażenie, że takim odmieńcem był Jan Baudouin de Courtenay, bardzo nie tylko z powodu świadomości religijnych czy takich powiedziałbym kulturowych, prawda? On takim tym mówieniem wszystkiego, co uważał, takiej bezkompromisowości, prawda? To tak jak Marcin Luther, prawda? Tu stoję i nie mogę inaczej, muszę to powiedzieć. A studium literackim takiej odmienności, mi się zawsze wydaje, że jest omyłka Prusa doskonałym, prawda? I do pewnego stopnia może nie do biografii Prusa niedoceniona. Dziękuję bardzo. Czy profesor Katarzyna Kotyńska, czy profesor Mindaugas Kwietkauskas, myślę, że oboje macie do tego świetne uzupełnienia. Znaczy ja nie wiem, czy ja nie powinnam pozwolić jeszcze o środkowej Europie, czy Europie Środkowej trochę poopowiadać, bo ona oczywiście gdzieś tutaj jest i bardzo nam się przydała. Mówiąc nam, mam na myśli zarówno Polaków, jak i Ukraińców. Tylko właśnie zdają sobie sprawę, myśląc o tezach do tego spotkania, że gdzieś nam się ta Europa Środkowa właśnie skończyła. Z bardzo prostego powodu. Nie widzę Charkowa w środkowej Europie. Na przykład. Nie widzę w środkowej Europie jednakowoż Doniecka i innych miast na wschodzie Ukrainy. A z drugiej strony nie potrafię sobie wyobrazić Ukrainy poza Europą. I to jak to jest? Lwów będzie w środkowej Europie, a Charków już nie ma, nadal są w tym samym państwie. Nadal myślimy o nich jako o jednej całości. Nie pasuje mi to kompletnie. Wydaje mi się, że ten koncept Europy Środkowej w pewnym sensie właśnie nam się wyczerpał w odniesieniu przynajmniej do w tej chwili teraźniejszości. Dokładnie tak samo jak wyczerpał się artystyczny, co prawda, ale bardzo silny na przełomie lat 90. i 2000. koncept galicyjskiej autonomii, powiedzmy kulturowej w obrębie Ukrainy. Aspiracji Galicji do bycia tym ośrodkiem najlepszej ukraińskości, takiej ze znakiem jakości, nadającej się do eksportu na prawo, na wschód i na lewo, na zachód. W tej chwili nie odważę się powiedzieć, co jest. Natomiast to, co się dzieje, wydaje mi się niesłychanie ważne i bardzo ciekawe. To jest własne ukraińskie negocjowanie ukraińskości. Ono trwa oczywiście nie od wczoraj i nie od lutego 2022. Pierwszy taki moment, w którym ono zaczęło być, to negocjowanie, niesłychanie silnie widoczne, to jest rewolucja godności w roku 2014. I pierwsze na taką skalę, właśnie już nawet nie dyskusję, tylko pierwsze na taką skalę spotkanie z mojej perspektywy tłumacza świata ukraińskojęzycznego ukraińskiego i rosyjskojęzycznego ukraińskiego. To był chyba pierwszy moment, w którym język stał się językiem komunikacji, a nie deklaracją narodowościową, czy też deklaracją polityczną. Oczywiście pełnowymiarowa inwazja Rosji w lutym bieżącego roku po raz kolejny zaburzyła ten obraz. Dołożyła kolejne warstwy znaczeniowe do używania języka rosyjskiego w przestrzeni ukraińskiej. Stąd na przykład decyzje bardzo wielu osób o zaprzestaniu używania języka rosyjskiego, w tym osób z domu, z urodzenia, z wychowania, z zawodu rosyjskojęzycznych, jak choćby pisarz Władimir Rafiejenko, który powiedział, że on już więcej po rosyjsku pisał nie będzie. Koniec. Mimo że świat rosyjskojęzyczny był światem funkcjonowania jego utworów literackich. On pisał na rynek rosyjskojęzyczny. Powiedział, że nie, że koniec.
to już nie jest jego język od teraz mocą jego decyzji. Inny pisarz, niesłychanie szanowany szef ukraińskiego penklubu, Andrii Kurkow, powiedział wręcz odwrotnie. Język rosyjski jest moim językiem i będę w nim pisał, dlatego że to jest mój język. Nie oddam go nikomu, w tym Rosjanom. Znów, jeszcze raz to, o czym już mówiłam. Negocjowanie tego, co to znaczy być Ukraińcem, odbywa się na naszych oczach. Obejmuje ono również właśnie zdzieranie masek i przymierzanie, może nie tyle masek, to jest dla mnie trochę jak przymierzanie różnych peruk, jak przymierzanie różnych nawet fryzur, bo fryzura się przymierza na tym, co się i tak ma, a peruki jednak są czymś z zewnątrz. Przymierzanie różnych możliwości przez dzisiejszych Ukraińców, dzisiejszą Ukrainę i szukanie tego pola wspólnotowego, które być może okaże się decydujące, a być może właśnie nie. W tej chwili ja myślę, że dopóki ta wojna się nie skończy, to w ogóle bardzo trudno jest powiedzieć jednoznacznie, które elementy tożsamości okażą się kluczowe, a które mniej ważne. Nieustanne negocjowanie ukraińskości obejmuje zdzieranie masek nałożonych przez świat rosyjskojęzyczny, świat rosyjski, nałożonych przez Polaków. Ukraińcy muszą się bez przerwy mierzyć z maską banderowca, Ukraińcy muszą się bez przerwy mierzyć z maską Rezuna, ale również z maską Hahua, czyli istoty potencjalnie rosyjskojęzycznej i takiej, która jakby chciała, to mogłaby dorosnąć do rosyjskich standardów cywilizacyjnych. Tylko że Ukraińcy po prostu już nie widzą żadnej potrzeby, żeby do tej maski dorastać, a wydaje się, że przestają mieć potrzebę mierzenia się z tą maską. Ona po prostu poszła do lamusa historii. To jest moja bieżąca ocena na podstawie tego, co ja widzę oczywiście, co będzie dalej, zobaczymy. Tak czy owak, maski mogą być właśnie nawet nie tyle zdzierane czy kontestowane, ile unieważniane decyzją tych, którzy mieliby je nosić. To jest chyba ten przypadek. To jest również zdzieranie maski połączonej z autostereotypem. Maski bardzo mocno nakładanej w czasach Związku Radzieckiego Ukraińcom jako wspaniałemu narodowi, który pięknie tańczy, śpiewa i ma taki melodyjny język. No dobrze, no śpiewa, no tańczy, no ma melodyjny język, ale znów to nie jest wyczerpanie definicji bycia narodem. Więc ta maska idzie na półkę tych, które trzeba przemyśleć. I to się wszystko dzieje teraz. Ja jestem bardzo ciekawa, panowie mówili o przykładaniu, porównywaniu różnych wariantów narodowych czy też geograficznych krajowości. Ja jestem bardzo ciekawa, wybiegając znowu bardzo naprzód, co będzie, jak będziemy za, mam nadzieję, że będziemy za kolejne 10 czy 20 lat porównywać przykład ukraiński z białoruskim. W którą stronę te maski nakładane, budowane, internalizowane i odrzucane nam pójdą? Ja reagując na to, co pani powiedziała na początku o tym pojęciu Europy Środkowej i co wchodzi w to pojęcie. Przypominam, jak zakończył świetną swoją lekcję, świetne przemówienie Timothy Garton Ash na początku tej konferencji, który mówił o rozszerzaniu się Europy Środkowej. I właśnie mówił, że nie tylko Kraków i Praga są pojmowane teraz jako Europa Środkowa, ale oczywiście Lwów, Kijów i dalej.
czyli w jego pojęciu mamy właśnie taką dynamikę wielkich zmian i w związku też z językiem rosyjskim, ze stosunkiem do języka rosyjskiego. Ta świadomość językowa, która się zmieni, to zjawisko, język rosyjski z inną świadomością, inną mentalnością, która pozwala jego odczarować od roszczeń imperialnych, roszczeń ideologicznych. Te zmiany wewnętrzne również. I rosyjskojęzyczna literatura pisana przez autorów ukraińskich lub białoruskich też. W tym sensie mi się wydaje bardzo, bardzo ważne. Ja chciałbym jeszcze pokierować naszą rozmowę w stronę tego pytania o zbiorowościach, o tych zbiorowościach pogranicznych, nietypowych właśnie, które przybierali lub im byli narzucane różne maski. Tak? Jest jeszcze w tym taki wielki problem pamięci, że część z tych zbiorowości na naszych terenach, na naszych krajach były zniszczone, byli wymordowane. Właśnie gdy myślę o zbiorowości żydowskiej mówiącej w jidysz, to my mamy właśnie taką zbiorowość łączną, inną, lecz również bardzo ważną dla tej całej tkanki Europy Środkowej, która była zniszczona, która była wymordowana. I przedstawiciele tej zbiorowości po II wojnie światowej, ci, którzy przeżyli, pisarze na przykład, bardzo wielkiej części byli w izolacji w innych kontekstach. Jak na przykład Abraham Suckiewer, piszący tylko w jidysz w Izraelu i tworzący wysepkę kultury jidysz w Izraelu, który tego języka zupełnie nie przyznawał i nawet stosował represji polityki językowej. To samo chyba można powiedzieć niestety o wspólnocie, o społeczeństwie Polaków litewskich. Bo to najpierw to, co stało się w czasach II wojny światowej i w czasach powojennych, zniszczyło tą wspólnotę jako wspólnotę tradycji kulturowej została bardzo zmniejszona. Jest w stanie takiej mniejszości regionalnej. Niestety to też jest zniszczenie możliwości tej zbiorowości, tej opcji, w ogóle tego spektrum intelektualnego, która mogłaby przedstawić. Jednak myślę, że nasza uwaga do tych wspólnot też wyraża poczucie braków. Braków w naszej teraźniejszej współczesnej samoświadomości. Czyli wydaje mi się, że w swoim poczuciu tej tożsamości zbiorowej, tego kolektywnego wizerunku, we image, my jednak czujemy pewne braki bardzo istotnych i tego istotnego innego, czyli tych wspólnot, które mieli duży wpływ na kształtowanie się, na przykład mówiąc o moim własnym poczuciu litewskiej tożsamości, na formację litewskiej tożsamości. Oni byli tym ważnym innym, istotnym innym, bez którego pewnych znaczeń
w tej tożsamości brakuje. I całe to, ten ruch postpamięci, moda na te kultury, na przykład moda na kulturę jidysz, czasem może być bardzo płytkie. Klezmerzy, hasydyzm i tak dalej. Jednak myślę, że to też jest zjawiskiem, które ma głębsze podstawy. Głębsze podstawy braku w przestrzeni, w myśleniu i właśnie w tym odczuwaniu samoświadomości zbiorowych. I no, w pewnym sensie powrót tych zniszczonych głosów, interpretacja tych zniszczonych głosów chyba służy dlatego, żeby leczyć dla nas samych, leczyć pewne neurozy zbiorowe, neurozy kolektywistyczne, które czujemy, które mamy w swoim myśleniu narodowym. To Viktor Frankl, psycholog, wiedeński psycholog, który przeżył obozy koncentracyjne, mówił właśnie o tym, że jako psychiatra ma bardzo często do czynienia z leczeniem neurozy zbiorowej u pacjentów. Nie tylko indywidualnej, lecz zbiorowych. To też jest takim zjawiskiem, które trzeba mieć na uwadze, gdy mówimy też o wzroście teraźniejszych, o powrocie do teraźniejszych nacjonalizmów. Dziękuję bardzo. Myślę, że tak wiele zostało powiedziane, że to jest moment, kiedy chcielibyśmy pozwolić również Państwu na komentarz albo na pytanie, jeśli takie są. Serdecznie zachęcam, bardzo proszę. Jeżeli ktoś chce się odnieść do tego, o czym mówiliśmy, albo zapytać. Ja jeszcze w kontekście tego, co profesor Katarzyna Kotyńska powiedziała o Europie Środkowej i również myśląc, idąc podobnym tropem do profesora Kwiatkowskasa, chciałbym powiedzieć, że tych naszych Europ jest przynajmniej dwie. Nie jest to aluzja do dwóch Ukrain, hipotezy, która na szczęście się nie potwierdziła, ale w Międzynarodowym Centrum Kultury rozróżniamy, to jest niuans, ale rozróżniamy bardzo wyraźnie Europę Środkową, która jest pojęciem historycznym, geograficznym i w tym sensie nie może się rozszerzać bez jakichś naturalnych katastrof, może, od pojęcia Europy Środka, które jest pojęciem wyraźnie aksjologicznym i w tej mierze może być pojęciem, które jest przyjmowane na przykład w takim duchu, o którym mówił Mindaugas Kwiatkowskas, żeby jednak wyzbyć się pewnych niewłaściwych konotacji, co nie oznacza, żeby zostać kimś innym niż się jest, ale opowiedzieć się po stronie pewnych wartości. Tyle mojego komentarza co do Europy Środkowej. Czy jest po Państwa stronie chęć? Pan profesor Krzysztof Zamorski, bardzo proszę. Słyszę o Europie Środkowej i tak sobie przypominam w moim życiu, że kiedy po studiach zaraz w Krakowie znalazłem się w Szwajcarii, to dowiedziałem się, że jestem w Europie Środkowej, natomiast tam za żelazną kurtyną jest Europa Wschodnia. Potem przyjechałem z powrotem do Krakowa. Profesor Podraza bez przerwy mówił, że to jest Europa Środkowa, ale miał wątpliwości. Odbywały się takie kolokwia polsko-niemieckie, z których miało wynikać, jak to jest z tym środkiem, gdzie jest ten środek Europy. Jest taki człowiek, o którego warto tu przypomnieć w kontekście maski, Oskar Halecki, który uczył się języka polskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim już w dojrzałym wieku. Poznał ten język dokładnie, bo jego rodzimym językiem był język niemiecki. I Oskar Halecki, kiedy
Europa Zachodnia zasunęła żelazną kurtynę i zostawiła nas na wschodzie, wymyślił kapitalne pojęcie East Central Europe, które to pojęcie ocaliło nas tak naprawdę politycznie. Ponieważ ono kazało amerykańskim socjologom, politologom myśleć w kategoriach potencjalnego sojusznika w tej części świata. Dzisiaj zapomnieliśmy o East Central Europe i koniecznie chcemy być środkiem. Dobrze, bo rzeczywiście może z tego, co mówił dzisiaj pięknie Timothy Carton, aż może staniemy się środkiem, jeśli jest ktokolwiek w stanie przewidzieć, co się stanie po tym wszystkim, co się dzieje w tej chwili na wschodzie. Byłbym ostrożny w operowaniu pojęciem środka Europy, myśląc o Polsce, bo tak naprawdę jest mi to obojętne. Zawsze mówiłem studentom, jestem na wschodzie Europy, jest mi z tym dobrze. To jest kwestia akceptacji. Tu myślę, że powinniśmy sobie zdawać sprawę ze zmienności pojęć, ze zmienności przestrzeni. Jeszcze jedna uwaga. Trudno mi się zgodzić z tym, że XIX-wieczna historiografia jest sztampowa, jest narodowa, bo ona taką nie była. Ona była bardzo zróżnicowana. Bardzo zróżnicowana. Ta historiografia doprowadziła do tego, że Franciszek Bujak we Lwowie miał narodowców, komunistów, Ukraińców, Żydów. Wszyscy oni stworzyli wspaniałą szkołę Franciszka Bujaka. A Franciszek Bujak był chłopem tutaj bezpośrednio spod Krakowa. Tak się wychodził. No, to są całe rzeczy. Dziękuję. Przepraszam, taki komentarz mi jakoś do głowy przyszedł. Dziękuję bardzo. To ja pozwolę sobie ad vocem zauważyć, że czasem, kiedy pozostają po konferencji stenogramy, to są niesłychanie ważnym elementem, bo pozwalają stwierdzić, o ile uczestnik dyskusji się spóźnił i w którym momencie przyszedł na salę. Po Haleckim była już mowa wcześniej. Ale wracając do rzeczy, proszę Państwa, rzeczywiście w materiałach wstępnych zadekretowana była Europa Środkowo-Wschodnia do naszej rozmowy. I kiedy pani profesor zaczęła się zastanawiać nad tym, czy ten koncept jeszcze istnieje, czy nie jesteśmy świadkiem jego śmierci, sobie pomyślałem, że no jednak ex oriente lux i ten wschód cywilizowany przez środek się nam po prostu przesuwa. No przecież historia nie jest procesem zabetonowanym. Ta Europa Środkowo-Wschodnia nam się przesuwała od zawsze. Kiedyś stosowano jako kwantyfikatory na przykład, co zawsze mnie bawiło jako starego bizantynistę początkującego niegdyś, granice prawa rzymskiego. Mówiono, że Europa sięga tak daleko, jak sięga prawo rzymskie. Na co ja, bezczelny młody student, zadawałem pytanie, ale z której strony patrzymy, bo Corpus Juris Civilis to w Konstantynopolu powstał. Mówiono, że tak dalece, jak sięga Magdeburgia, prawda, i prawo niemieckie i tak dalej. Dziwnym trafem wyznawcy tej granicy europejskiej w ogóle nie mieli świadomości, jak powszechnym zjawiskiem były Magdeburgie w miastach ukraińskich. Oni byli przekonani, że to się kończyło gdzieś tutaj w Regnum Ruskie i w Wielkim Księstwie Litewskim. No i tak dalej, i tak dalej. A tymczasem, żeby się odwołać do tego XIX-wiecznego doświadczenia, to gdzieś w tych tam polsko-litewsko-ruskich rodzinach i dworkach, na przykład na Zaberezyniu, oni mieli świadomość, że oni są na granicy. No i jaka granica? Przecież to nie była granica państwowa. Wszyscy siedzieli w zbiorowym więzieniu zwanym Imperium Rosyjskim, prawda? Ale mieli świadomość, że są na pewnej granicy cywilizacyjnej. I z pewnością mieli świadomość, że to nie jest granica sztywna, skoro można było odwołać się do cywilizacji europejskiej na przykład przez Dorpat. Ale w tym opisie tej cywilizacji przyjmowanej na Zaberezyniu mieścił się również Uniwersytet Kijowski, Uniwersytet na przykład w Kazaniu, proszę Państwa. Czy komuś do głowy by przyszło, żeby zaliczyć do Europy Środkowej Kazań? Nie. Do wschodniej pewnie tak.
Nie zamykajmy w takim razie granicy pojęcia Europa Środkowo-Wschodnia, bo myślę, że obecni na tej sali nasi koledzy ukraińscy są w stanie sobie wyobrazić spokojne zaliczenie do tej granicy, no na przykład Donu i Kubania, bo dla nich to będzie Europa Środkowo-Wschodnia. I znowu będziemy szukać takich cech kwantytatywnych, które to uzasadnią. No, historia jest zjawiskiem ruchomym, no ruchliwym, żeby nie mylić z ruchomymi piaskami. I coś tu się dzieje. I właśnie świadkiem pewnego procesu, takiego właśnie instatu nascendi, widzimy to, obyśmy byli w stanie dostrzec. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Myślę, że to jest doskonała puenta również naszej dyskusji. Jesteśmy w momencie ruchomym. Planując tę dyskusję, nie zdawaliśmy sobie sprawy, że świat, a zwłaszcza nasza część świata, tak bardzo się poruszy. I wierzę, że spotkamy się za 5 lat na 5. Kongresie Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski. Ale nie wiemy, jaki to będzie świat i tak jak dzisiaj wszyscy czujemy, tak jak mówił to Timothy Garton Ash, rano byliśmy przynajmniej pewni, że wieczorem spotkamy się na tym panelu, ale niczego więcej przewidzieć nie potrafimy. Niemniej jednak bardzo dziękuję za wszystkie te głosy. Wiem również, że będziemy obserwować sytuację, będziemy dbać o to, żeby właściwie nazywać to, co dzieje się w naszej części Europy. Myślę, że ten rok pokazał nam, że potrafimy bardzo szybko i bezbłędnie prawidłowo nazwać sytuację, prawidłowo określić strony, ich zamiary. I to jest ta druga myśl, którą rozwijam za Timothym Gartonem Ashem, że potrafimy określić pewne prawdopodobieństwo. Tyle naszych refleksji na dzisiaj. Jeszcze raz dziękuję Państwu, bardzo dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia na innych panelach, na innych obradach Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.